24. I skąd się poznaliście? Ty poznajesz go, tak? Tak, my mieszkaliśmy koło siebie, a my poznaliśmy na meczach Legii w sumie. Na meczach Legii. Ja jestem z Poznania, ale zawsze kibicowałem Legii. Tak zawsze było. Ja zawsze miałem, tam znajomi się wkurwiali, że piłkarz Lecha idzie do Legii. Ja mówię, dobrze, niech idzie, niech nam bramek naszczela. A chodziliście na Legii, kibicowaliście? Nadal to robimy. Nadal to robicie? Okej, zajebiście. A wyjebaliście kiedyś komuś? W sensie w związku z piłką nożną. Czy było tak, że ty krzyczał Lech, kolejo, żeby luta na ryj i kurwa jak leży to pokopać? Jeszcze. Jeszcze, podoba mi się. Nie zdarzyło mi się jeszcze, ale twoje rysy twarzy próbuję zapamiętać, kurwa. To jest to, co mniej więcej mi mówisz. A jeździliście na przykład na mecze wyjazdowe? Jeździliście? A byliście na przykład na finale Pucharu Polski w Bydgoszczy? Wtedy co była ta rozruba? Byliście? Ja. To był jego pierwszy wyjazd w życiu. Co ty gadasz? Ja też tam byłem, to był mój drugi wyjazd. To jest niesamowite. No tak, no. Miałem chwilę słabości, kurwa. Miałem moment, że pojechałem z niebieskimi. Nie wiem, co mi odjebało, po prostu. Wiecie, jak to jest. To jest tak, jak szukasz tożsamości seksualnej, obciągniesz typowi i dopiero wtedy wiesz, że to nie to. Tak, ja musiałem pójść na lejka, żeby się zorientować, że to nie to. Nie, ale no byłem, miałem taki moment, kibicowałem na hobby.